Karolina Michalczuk na gali Suzuki Boxing Night, troszkę z podopiecznymi w narożniku, ale też z dziewczynami, taka miła odskocznia od codziennych treningów. No tak, miło, że nas prezes zaprosił, uhonorował dziewczyny i mnie za zdobycie medali na Igrzyskach Europejskich, to bardzo miłe, a przy okazji mogłam stanąć chłopakom i pomóc na trenerowi kadry przy chłopakach. Karolina, my się ostatni raz widzieliśmy na obozie w Cetniewie, jak jeszcze się przygotowywałaś do walki. No, lata temu. Słuchaj, jak ty się odnajdujesz teraz w tej kadrze, bo dziewczyny bardzo cię chwalą, są sukcesy. Ty chcesz coś jeszcze zmieniać, czy już masz taki wytyczony plan działania? Chwalą mnie dziewczyny? O, to coś pewnie boją się. Kłamały. No, miło mi, że mnie chwalą. No nie wiem, już tam jakiś plan mamy obrany i idziemy, myślę, że na razie to zobaczymy, jak to na razie idzie, wszystko w dobrym kierunku, ale mówię, mamy w tym Mistrzostwa Europy jeszcze roku i Mistrzostwa Świata, to są główne imprezy takie, te Igrzyska Europejskie to były tylko po drodze, nie? Chociaż były bardzo mocne, bo wiadomo, najlepsze z Europy były, no ale to już jest historia i musimy jechać dalej. No właśnie, teraz główne przygotowania na Mistrzostwa Świata, bo teraz zaraz wracacie do... Wy jesteście w Giżycku? Gdzie w Giżycku jesteśmy, dzisiaj przyjechałyśmy prosto ze sparingów. Wracamy zaraz do Giżycka i 31 przyjeżdżamy do Warszawy. 1 lecimy do Bułgarii na turniej. Tam jesteśmy do 7. Wracamy, lecimy do Turcji na obóz międzynarodowy z towczynkami. Wracamy i lecimy do Hiszpanii na Mistrzostwa Europy. Jak oceniasz teraz przygotowanie dziewczyn? To, co w tej chwili przerabiacie, jak to wygląda twoim okiem? No dziewczyny pracują ci bardzo ciężko. Ja mówię, oceni wszystko ring. Jak to, czy dobrą drogą poszłyśmy, czy może trochę źle. Na razie pracują, nie? Wygląda to wszystko nieźle, a mówię, a to wszystko ring zweryfikuje. Ty jako trener kadry mocną ręką je trzymasz chyba, co? No nie wiem. Normalnie. Czemu mocno? Nic się nie dzieje złego? Nie, myślę, że jesteś takim wymagającym trenerem, o to mi chodzi. Że sama kiedyś jak trenowałaś, jak byłaś zawodniczką, to bardzo ciężko to przechodziłaś, trenowałaś, nie odpuszczałaś, to był twój znak rozpoznawczy, że ciężko zawsze pracowałaś i chyba tego też wymagasz na treningach od dziewczyn. Tak, dokładnie. No, byłam zawodniczką bardzo taką pracowitą, nie, zdyscyplinowaną i też tego wymagam od dziewczyn, że przede wszystkim musi być dyscyplina i ciężka praca, a efekty same przyjdą. Nie? Ale dziewczyny cię też szanują, to widać i to też chyba czuć na kadrze. Takie mam wrażenie, że jest dobry kontakt między wami. Mówię tu z niektórymi, to koleżanki moje są, nie? No ale to wiadomo, że jak weszłam do kadry, to powiedziałam, że skończyła się przyjaźń i mówię, że my chcemy zrobić wynik, ja mam cel i dążę do tego celu. Karolinka, w takim razie wszystkiego dobrego ci życzę, no i sukcesów. No nie, dziękuję, trzymajcie kciuki, pozdrawiam.